Witajcie, z tej strony Krix. Dzisiaj mam dla was unboxing edycji kolekcjonerskiej Bioshocka. Edycja przychodzi do nas w niedużym pudle. Wysokością jest takie samo jak pudełko DVD. Mamy kilka grafik na okładce. Z tyłu widać steelbook. I tutaj mamy przedstawioną zawartość edycji kolekcjonerskiej, czyli figurka, steelbook, making of i soundtrack. I tak, pierwszym elementem będzie soundtrack i making of. Tu mamy making of, tutaj mamy soundtrack. Płyta jest trochę stylizowana na płytę winylową, ale to tylko jest taki efekt z wierzchu. Normalnie jest to gładki nadruk. Idąc dalej mamy steelbook. Bardzo fajny, wygląda jak podrdzewiały. Jest tłoczony. W steelbooku znajduje się płyta z grą i mamy też instrukcję, gruba, w kolorze. Steelbook w środku też posiada taką delikatną grafikę. Ostatnim elementem jest figurka Big Diddy'ego. Wykonana jest najprawdopodobniej z jakiegoś rodzaju żywicy, przez co jest naprawdę ciężka. Jest bardzo ładnie wykonana. Wbrew pozorom jest naprawdę szczegółowa. Bardzo fajnie ręcznie malowana i prezentuje się naprawdę fajnie. Jak widzicie, elementów dużo nie ma, ale edycja na pewno warta zakupów. Obecnie z dostępnością jest różnie, ceny bywają dosyć wysokie, ale nie ma co się dziwić. Edycja cieszy się sporą popularnością. Od siebie to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobał ten krótki unboxing i zapraszam was do oglądania moich innych filmów i widzimy się następnym razem. Cześć!